Pan dr Maciej Korkuć, naczelnik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i jest mi niezmiernie miło, że przyszło tak wiele osób na spotkanie poświęcone jednak zagadnieniom w gruncie rzeczy dosyć ogólnym, takim, które powinny być czymś, co jest związane z elementarną wiedzą wynoszoną ze szkoły. Tak się jakoś dzieje, że kiedyś nie były związane z tą wiedzą elementarną z pewnych powodów, chociaż trochę mówiono o nich. Teraz jest pod tym względem o wiele gorzej i oczywiście nie ma sensu tutaj narzekać, bo jest wiele miejsc, gdzie możemy ponarzekać, ale musimy sobie powiedzieć bardzo wyraziście. We współczesnym świecie rozumienie własnej historii, rozumienie siebie samych jest nie tylko podstawą myślenia obywatelskiego i podstawą pewnego kręgosłupa moralnego, który każdy naród mieć może, ale też jest bardzo ważnym elementem bieżącej polityki uprawianej w różnych celach, nie tylko polityki pamięci, czy polityki, jak to niektórzy wolą nazywać, historycznej, ale polityki dotyczącej różnych pól. Zawsze bardzo łatwo sięgnąć do przykładu Izraela, który ze świadomości konsekwentnie budowanej na całym świecie, ze świadomości tego, czym była dla narodu żydowskiego II wojna światowa, buduje i poczucie więzi i tożsamości współczesnych Izraelczyków, ale też używa tego przypomnienia Holokaustu jako argumentu w bieżącej polityce, jaka by ona nie była. Bo tak to się dzieje w dzisiejszym świecie. I szanowni Państwo, tak też czynią Niemcy, tak czynią Francuzi, tak czynią Anglicy, tak czynią Rosjanie z dużym naciskiem na manipulacje historyczne, ponieważ w Rosji mamy do czynienia z takim dużym renesansem politycznym tych interpretacji, które były zadekretowane w czasach Stalina, tych interpretacji historycznych. Natomiast to nie zmienia tego, że w Rosji jest wydawanych mnóstwo ciekawych książek, które pokazują dokumenty, pokazują różne informacje, które są dla nas bardzo cenne i poszerzają stan naszej wiedzy. Ale polityka państwowa rosyjska jest konsekwentnie nastawiona na to, żeby stalinowskie hasła pod tytułem "My wyzwoliliśmy Europę", stalinowskie hasła pod tytułem "My ponieśliśmy największe albo prawie największe ofiary", stalinowskie hasła mówiące o tym, że żołnierz Armii Czerwonej zrosił swoją krwią pola połowę Europy po to, żeby dać jej wolność, są konsekwentnie wykorzystywane w bieżącej polityce i tak w rzeczach zasadniczych, jak i w jakichś mniej ważnych, aczkolwiek istotnych, typu spory o ziemię kościelną w obwodzie kaliningradzkim, gdzie też argument przesądzający dotyczył II wojny światowej. Dlatego też po tym przydługim wstępie do wstępu chciałbym powiedzieć, że jednak jest sens mówić o tym, jakie jest nasze doświadczenie historyczne. Jest sens też starać się przenosić to do pokoleń młodszych niż my, żeby Polak mógł korzystać z tego, co się zakończyło klęską. Nie pozwoliło nam na osiągnięcie naszych celów, na obronę naszej i suwerenności i uzyskanie silniejszej pozycji w Europie, ale dało nam olbrzymi kapitał moralny, olbrzymi kapitał, który nie jest pustym słowem, ale jest realnym argumentem politycznym.
Szanowni Państwo, mówiliśmy o Izraelu nie bez powodu, ponieważ ja bym chciał powiedzieć, że Żydzi II wojny światowej nie wygrali. Holokaust był jedną wielką tragedią narodu żydowskiego. A jest to dzisiaj ważny kapitał, realny kapitał w polityce państwa Izrael i możemy tylko ich podziwiać, ale też brać z nich przykład, że z tego kapitału należy czerpać. Szanowni Państwo, człowiek, który staje w obronie napadniętej kobiety albo własnej żony, może wygrać albo przegrać, tak? Bo może rzucić się, stanąć w jej obronie wobec, nie wiem, 6 silnych chłopów, którzy są zdeterminowani, żeby osiągnąć to, co chcą osiągnąć i jeszcze tego obrońcę mogą zlikwidować, tak? Ale to jest kapitał moralny. My możemy być dumni z jego postawy, jeżeli jesteśmy jego bratem, siostrą. Nic nam nie wróci jego życia, tak? Ale, ale to jest coś ważnego, czym możemy się szczycić i do czego się odwoływać. Pod warunkiem, że będziemy o tym wiedzieć i będziemy to pamiętać i będziemy o tym przypominać. Również wystawiać rachunek za takie, a nie inne rzeczy. Szanowni Państwo, kiedy tonie człowiek, może znaleźć się inny, któremu rzuci się na pomoc. Ale też nie ma gwarancji, czy wygra, czy przegra. Może sam polec w nurtach rzeki, z której chciał wyciągnąć człowieka, który tonął. I czy wtedy, kiedy polegnie, kiedy utonie razem z tym, którego chciał ratować, powiemy, że to był wariat? Powiemy, że to był człowiek obłędny? Powiemy, że to był człowiek, który był nienormalny? Czy wolelibyśmy mieć za przyjaciela tego, który skoczy, czy takiego, który w myśl tej nienormalnej interpretacji jest wykalkulowany, chłodny, jak ma 5% ryzyka, to nie skoczy, bo po co może się przeziębić przecież, prawda? Szanowni Państwo, to są rzeczy, które dotyczą naszych wewnętrznych dyskusji na temat historii. Burza jest tego jednym z elementów tych dyskusji historycznych, które są. Jeszcze nie przebrzmiały echa komunistycznej propagandy. Jeszcze nie wyparowały nam z umysłów wszystkie mniej lub bardziej bałamutne tezy, które były kanwą, fundamentem propagandy PRL-u, a już się pojawiają różnego rodzaju opowieści o Polakach jako o narodzie szaleńców, wariatów. Obłęd to jest... Oszołomów. To już nawet łagodnie bym śmiał. Obłęd to jest jednak pewnego rodzaju stadium choroby psychicznej. Prawda? Szanowni Państwo, cóż jesteśmy warci, jeżeli jesteśmy złożeni z tych, którzy są wariatami, prawda? Akcja Burza, która jest tematem dzisiejszego spotkania, to jest bardzo ważne wydarzenie w naszej historii. Akcja Burza jest wynikiem sytuacji, w której się znaleźliśmy. I ja nie będę dzisiaj mówił o tym, który żołnierz Armii Krajowej, którego dnia, gdzie strzelał, w którym kierunku i dlaczego. Nie będziemy opowiadać o takich detalach, bo byśmy ze wstępu nie wyszli. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, że nie da się o akcji Burza mówić, nie da się rozumieć wysiłku, jakim było stworzenie polskiego państwa podziemnego i nie da się zrozumieć wysiłku, jakim były walki Armii Krajowej. Nie da się zrozumieć sensu, dla którego ta Armia Krajowa została stworzona, jeżeli nie będziemy rozumieć kontekstu historycznego, w
którym działy się wydarzenia lat 1939-1945. PRL o tym mówił. W PRL-u mówiono o tym, ale tak naprawdę rozpatrywano te rzeczy z punktu widzenia sowieckiego. Punkt widzenia PRL był punktem widzenia sowieckim. I argumentacja podręcznikowa różnego rodzaju spornych kwestii była logiczna z punktu widzenia sowieckiego. Natomiast my mamy własny punkt widzenia i dopiero rzeczowa analiza tego, w jakiej sytuacji Polska się znalazła, pozwolić nam może na rozumienie decyzji, które podejmowaliśmy. Łatwo jest podejmować decyzje w sytuacji prostej, tak? Jest nas trzech, chce nas zaatakować pan Smagowicz, obronimy się, prawda? Nie wiadomo. A później spróbujemy. Nie jesteśmy tacy mali, prawda? On jest jeden, nas jest trzech. Natomiast co miałby pan Smagowicz zrobić, gdybyśmy to my się rzucili teraz na niego, a wszyscy by uznali, że tego nie widzą, prawda? Łatwo mówić o fantastycznych receptach na fantastyczne działania wtedy, kiedy to po nas, to my mamy w ręku argumenty i siłę. Gorzej znaleźć receptę na rozwiązanie sytuacji skrajnie dramatycznej. A szanowni państwo, przez prawie całą wojnę byliśmy w sytuacji skrajnie dramatycznej. Podkreślam słowo prawie, bo były takie momenty, w których już prawie przestawaliśmy być w skrajnie dramatycznej sytuacji. Dlatego też mówiąc dzisiaj o akcji Burza, chciałbym państwu może trochę dłużej zająć czas takimi pierwotnymi planami, które były przygotowaniem do powstania powszechnego, pisanymi jeszcze zanim staliśmy się uczestnikiem tej sytuacji, jaka była w roku 1944. Te dokumenty są generalnie pomijane gdzieś tam. One są najczęściej przytaczane jako takie pierwociny, które planu powstania powszechnego, który później został zamieniony na plan Burza, po to, żeby przytoczyć, że coś się wcześniej działo, ale się dezaktualizowało. Szanowni państwo, nie dezaktualizowało się. Co najważniejsze, to musimy sobie podzielić tą sytuację Polski w roku 1939 i kolejnych latach w sposób podstawowy i zasadniczy. Polska znalazła się w piekielnie trudnej sytuacji w roku 1939. Dlatego, że została zaatakowana przez Niemcy, tam wspomagane przez Słowację, ale przez Niemcy przede wszystkim. A jednocześnie została zaatakowana przez ZSRR. To jest rzecz powszechnie znana, ale bardzo ważne jest tutaj położenie nacisku na to, że w wojnie z Niemcami od 3 września nie byliśmy sami. Druga wojna światowa stała się faktem, tak? Niemcom się nie udało zrobić konfliktu bilateralnego, chociaż na to liczyli. Wszystkie prowokacje gliwickie i tak dalej były ukierunkowane na to, żeby jednak tych takich defetystycznych Francuzów, Anglików, żeby jednak przekonać, a dobra, to tam niech się dzieje coś na tym wschodzie, natomiast nas to nie dotyczy, sami Polacy sobie to zrobili. Tak jak Gruzini zrobili wojnę rosyjsko-gruzińską, prawda? Drobne prowokacje, drobne rzeczy, zadbać o to można. Szanowni państwo, nie udało się. To był konflikt, który stał się konfliktem alianckim z naszej strony. Oczywiście tutaj wielu z państwa pokiwało głową, kiedy powiedziałem, nie byliśmy sami w tej wojnie z Niemcami. No, kiedy mówimy o wrześniu 1939 roku, oczywiście trudno nie pokiwać głową, no bo cóż to była za pomoc. Ale szanowni państwo, nasza strategia wojenna polegała w prosty sposób na tym, że walczymy o zwycięstwo
i mając do dyspozycji jako sojuszników potęgi światowe, nawet tą przegraną wojnę obronną możemy kontynuować, pokazując, że wzięliśmy na siebie pierwszy cios, domagając się równego traktowania w obozie sojuszniczym. I w tych pierwszych miesiącach to na różnych płaszczyznach się udawało. Polska jako państwo istniała i Polska jako państwo domagała się tego, żeby być równoprawnym uczestnikiem tej strony sojuszniczej, chociaż jej potencjał militarny gwałtownie się skurczył na skutek tych okupacji, o których wspomnieliśmy, okupacji niemieckiej, okupacji sowieckiej i słowackiej. Szanowni Państwo, ale mieliśmy problem, bo o ile liczyliśmy na to, że ofensywa francuska wspomagana przez Brytyjczyków, może jeszcze w dobrych warunkach przeprowadzona, doprowadzić nas powinna do zwycięstwa nad Niemcami, o tyle nic nam nie gwarantowało, co będzie z drugą połową Polski. My ze swojej narracji historycznej zapomnieliśmy o tym kawałku, a ten kawałek, ta druga część Polski, wschodnia, pokazywała, że istnieje problem, który jest problemem do rozwiązania. Bo wyobraźmy sobie scenariusz taki, że Francuzi wygrywają. To Francuzi robią ofensywę w 1940 roku. I co? Wygrywamy wojnę z Niemcami. Wojnę z Sowietami, jesteśmy tutaj sam na sam. Sami ją prowadzimy. Co uważaliśmy w sposób jasny i bezapelacyjny, że jesteśmy w stanie wojny z ZSRR, ponieważ to, co zrobili w 1939 roku, było de facto wprowadzeniem takiego stanu wojny. Ale nasze próby, żeby nasi alianci zachodni, Anglicy, Francuzi, też jakoś znaleźli się po naszej stronie w tym konflikcie z Sowietami, te nasze próby nie miały szans powodzenia. Jeden był taki moment, w którym prawie się udało. W czasie inwazji sowieckiej na Finlandię prawie doszło do tego, że wspólny korpus ekspedycyjny polsko-brytyjsko-francuski wylądowałby w Finlandii i walczył z Sowietami. To by było dla nas o tyle korzystne, bo jeszcze by nie kończyło wojny, ale o tyle korzystne, że w sytuacji i z Niemcami, w konflikcie i z Niemcami, i w konflikcie i z Sowietami byśmy mieli sojuszników. Natomiast Finowie nie wytrzymali, też nie wiedzieli, czy realnie mogą liczyć na to, że te uzgodnienia związane z wysłaniem wojsk alianckich do nich, czy się staną faktem, czy nie. W każdym razie, zanim ta operacja doszła do skutku, podpisali traktat pokojowy z Sowietami. I szanowni Państwo, Brytyjczycy i Francuzi momentalnie wrócili do tej sytuacji, w której owszem, Polska jest ich aliantem, ale tylko w wojnie z Niemcami. Polska ma problem z Sowietami. Szanowni Państwo, to myślenie musiało być podstawą naszych planów operacyjnych. Co zrobić, żeby tę wojnę wygrać? A szanowni Państwo, wygrać wojnę z Niemcami to znaczyło zabezpieczyć się przed Sowietami. Tu nie tylko już chodziło o to, jak odzyskać tą utraconą połowę Polski, bo do tego trzeba mieć siły, a nie bardzo mamy entuzjazm aliancki, ale chodziło o to, jak się zabezpieczyć przed tym, co było oczywiste, że jak Rosjanie zobaczą upadających Niemców, to być może zechcą skorzystać z okazji rozszerzenia rewolucji na zachód. Upadające Niemcy, sytuacja rewolucyjna w Europie, po tamtej stronie, atak przez generalne gubernatorstwo. Więc, szanowni Państwo,
to były poważne rzeczy, o których myślano. I dlatego poczytam Państwu, przepraszam, ale właśnie wziąłem trochę materiałów, bo myślę, że jak Państwo usłyszycie troszeczkę cytatów, to będzie lepsze niż tylko mówienie o nich. Dlatego mówiłem o tym wstępie, ale jeszcze tutaj Tadek mi dał trochę luzu. Szanowni Państwo, raport operacyjny numer 54 to były pierwsze plany powstania powszechnego. Ten raport operacyjny miał służyć temu, żeby przygotowywać się na różne warianty i różne warianty rozpatrywano. Jednym z najpoważniejszych problemów to nie było tylko jak sobie poradzić z Niemcami, tylko jak się zabezpieczyć przeciw Sowietom, przeciw możliwej agresji sowieckiej, przeciw kontynuacji tej agresji. Raport ten powstał na jesieni 40 roku. Już jest po klęsce Francji. Niemcy wygrywają wciąż, ale już sobie trochę mają problem, żeby tak łatwo połknąć Wielką Brytanię, prawda? Wielka Brytyjczycy są jeszcze bardziej odlegli od tego, żeby nas popierać wprost w konflikcie z Sowietami, ponieważ Polska jest dla nich cennym sojusznikiem. Wtedy jest naprawdę cennym i hołubionym sojusznikiem w tym momencie. Natomiast w przypadku Sowietów no to jest olbrzymi potencjał militarny. Polacy, nawet jakby pozbierali zewsząd możliwych żołnierzy, to jednak by nie byli w stanie w roku 40 wykrzesać takiej przeciwwagi dla Niemców, jaką by mogli stworzyć Sowieci. Brytyjczycy myśleli już nawet nie tylko o tym, żeby Sowieci zaatakowali Niemców, ale żeby może mniej im udzielali pomocy, żeby grzecznym traktowaniem, żeby nie zacieśniać sojuszu między Polską a Sowietami i Polacy sobie z tego, między Sowietami a Niemcami i Polacy sobie z tego doskonale zdawali sprawę. Tak jak generał Haller na jednym z posiedzeń rządu powiedział, my sobie zdajemy sprawę, że prowadzimy wojnę i z Niemcami, i z Sowietami, ale z Niemcami prowadzimy tę wojnę w sposób aktywny. Budujemy armię do walki z Niemcami, szykujemy się do walki, walczymy we Francji, walczymy w Norwegii. To jest aktywna wojna. Z Sowietami jesteśmy w stanie wojny, ale de facto tej wojny nie prowadziliśmy, prawda? Bo było pytanie, co będzie dalej. I raport operacyjny 54, przygotowany jesienią 40 roku, wysłany do Londynu w lutym 41 roku, pisał m.in. tak. To pisał, oczywiście firmował to generał Rowecki. Niestety obecność jeszcze jednego partnera, okupanta sowieckiego, który niezawodnie będzie chciał wziąć udział w końcowej rozgrywce wojny, by wyciągnąć z niej jak najdalej idące korzyści, stwarza dla naszego planowania poważne komplikacje. Podchodzono do oceny sytuacji racjonalnie. Podkreślam, racjonalnie. To znaczy, brano pod uwagę dwa zasadnicze scenariusze. Pierwszy scenariusz miał zakładać, że wojna toczyć się będzie na kontynencie, a tutaj cytat, Rosja do ostatnich niemal dni zachowa neutralność. Co nie znaczy, że zaraz potem nie pójdzie na zachód, tak? Wystarczy mieć osłabionych Niemców przed sobą, żeby z tego korzystać. Druga opcja brała pod uwagę, że Rosja już wcześniej wejdzie w stan wojny z Niemcami i ewentualnie z Japonią i realistycznie brano pod uwagę, że nie moglibyśmy, gdybyśmy zostali sam na sam z nowym etapem agresji sowieckiej, nie moglibyśmy liczyć na efektywną pomoc Zachodu. Pierwszy wariant byłby w związku z tym dla nas wysoce niekorzystny. To znaczy Rosja neutralna to według strategicznego planowania tutaj polskich oficerów było oczywiste, że to znaczyło, że Rosja w momencie upadku Niemców, w momencie klęski Niemców zachowuje swoje siły na linii Ribbentrop-Mołotow, nienaruszone. To powoduje, że ma do dyspozycji, cytuję, liczną, nienaruszoną armię gotową do marszu na podbój rewoltującej się Europy. To jest dla nas
scenariusz wysoce niebezpieczny. I podkreślam, tu nie chodzi nawet o to, jak odzyskać połowę Polski. Tu chodzi o to, jak zabezpieczyć wszystko. Czyli kraj, drugą połowę kraju i jego niepodległość. I szanowni państwo, oczywiście zakładano, że to są różne warianty, bo to nie byli ludzie, którzy, tak jak niektórzy pisarze, mają skończoną wizję świata na 70 lat w przód albo na 170. Szanowni państwo, oni wiedzieli, że są w sytuacji wojennej, są liczne czynniki, liczne zmienne, które mogą mieć miejsce, ale trzeba było na jakieś warianty stawiać. I szanowni państwo, w odniesieniu do tego, co uważano za możliwe, brano pod uwagę, że w zależności od tego, jaka będzie sytuacja w momencie klęski Niemiec, sytuacja ogólnoświatowa, dyplomatyczna, z tego może wynikać jakaś dyplomatyczna siła Polski, wsparta ewentualnie, do tego też podchodzono rzeczowo i sceptycznie, autorytetem i siłą być może, przynajmniej werbalnie, Zachodu. Być może to spowoduje, że Rosjanie się zawahają, czy iść na Zachód, ale wciąż są posiadaczami połowy Polski. Szanowni państwo, brano też pod uwagę jeden z wariantów takich, tej sytuacji, że neutralna prawie do końca wojny Rosja w przymierzu z Niemcami, w momencie, kiedy Niemcy będą się rozpadać i będą i tak widzieć, że muszą oddać okupowane terytoria polskie, że w porozumieniu z nimi wejdzie do generalnego gubernatorstwa do Czechosłowacji. Czyli będzie coś jakby wariant z I wojny światowej, gdzie jednak Niemcy ustępują, a na ich miejsce wpuszczani są bolszewicy. Ale to znaczyłoby dla nas znowu to, że jesteśmy wydani na łup zbliżającej się armii wojsk sowieckich. Tak czy inaczej, obie te warianty oznaczały, że mamy do czynienia z zagrożeniem sowieckim. Ja to nazywam umiarkowanie optymistycznym, ponieważ znowu, do znudzenia będę mówił, ono nie daje nam odzyskania wschodniej połowy kraju, ale być może daje nam czas na to, żeby złapać oddech, to znaczy, żeby drogą powstania powszechnego na tych terenach zajętych przez Niemców zacząć odbudowywać własny potencjał militarny. O co chodziło? Chodziło o to, żebyśmy, tak jak w 20 roku zdołaliśmy sklecić, przecież w błyskawicznym tempie sklecić armię, która była zdolna do walki z Sowietami, żebyśmy teraz też mieli czas na to. Ale szanowni państwo, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta sytuacja zagrożenia sowieckiego była czymś oczywistym i problem zagrożenia sowieckiego rzucał się cieniem na naszą sytuację w ciągu całej wojny. Nawet gdyby okazało się, że udało nam się zdobyć, zyskać ten potencjał, plany powstania powszechnego miały służyć do tego, żebyśmy szybko wyparli Niemców z okupacji niemieckiej, ale zabezpieczyli się przed Sowietami. Temu od razu było poświęcone myślenie o powstaniu. I szanowni państwo, czy to jest sytuacja, która gwarantuje nam powodzenie? Oczywiście, że nie. Bo w różnych opcjach jednak mogliśmy znaleźć się w sytuacji, w której potęga sowiecka nas jednak zaleje. Ale szukaliśmy czego? Szukaliśmy możliwości obrony. Szukaliśmy takiego wariantu, który pozwoli nam zabezpieczyć się, nawet jeżeli jest to 30% szansy, 20% szansy, 5% szansy. Dlaczego? Bo to jest zadaniem władz państwowych, żeby zrobić wszystko, co się da. A nie tylko czekać, no jak dostaniemy gotowy wariant na 100% pewności, no to wchodzimy do gry. A jak nie,
a no to przepraszamy bardzo, to my zabieramy zabawki w ogóle, wyjeżdżamy do Brazylii, tak? Szanowni Państwo, łatwo podejmować decyzje w łatwej sytuacji, trudno w trudniejszej. Szanowni Państwo, z tych sytuacji tak naprawdę jeden wariant był dla nas najbardziej optymistyczny. Że zanim dojdzie do końca wojny, obaj nasi okupanci, obaj nasi wrogowie wezmą się za obronę. Że doprowadzą do konfliktu, który dla nich będzie konfliktem śmiertelnym. I brano pod uwagę na pewno doświadczenia z wojny sowiecko-fińskiej. Brano pod uwagę, że taka sytuacja może spowodować, że Niemcy albo pobiją Rosjan, albo w pierwszej fazie pobiją Rosjan. To znaczy, że zniknie problem dwóch okupacji, znajdziemy się pod jedną okupacją. I pod tą okupacją, w walce z którą mamy sojuszników. Więc jakby Niemcy poszli na wschód, a wojnę by przegrali, wtedy mamy największe szanse, wciąż tylko szanse, na to, żeby wygrać i niepodległość, i pozycję Polski wśród narodów, taką, na jaką zasługuje. Ale szanowni Państwo, tak się działo, że ten raport wysłany w lutym 1941 roku trafił do Londynu 26 czerwca 1941 roku. Niektórzy mówią, że już stał się nieaktualny. Właśnie nie. Bynajmniej nie stał się nieaktualny, ponieważ istotą jego była wielowariantowość sytuacji. Myślenie i wskazywanie różnego rodzaju zagrożeń. I te zagrożenia wciąż były realne. Szanowni Państwo, w dniu 22 czerwca stało się coś, co było dla nas najszczęśliwszym scenariuszem. Wtedy się wielkimi krokami przybliżyliśmy do zwycięstwa. Bogu niech będą dzięki, chwała Bogu Wszechmogącemu, prasa konspiracyjna była pełna takich wyzwań. To jest różnica tego punktu polskiego i sowieckiego. Sowiecki punkt widzenia to tak, czarna data, zdrada, napaść zdradziecka Adolfa Hitlera, barbarzyński najazd, tak? A dla nas radosna chwila. Szczęście. Cóż może być lepszego niż to, że dwaj wrogowie stanęli do śmiertelnej walki. Ale szanowni Państwo, Polacy doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że z jednej strony muszą się liczyć z realiami i te realia póki co są szczęśliwe, chwała Bogu, ale z drugiej strony perspektywy będą takie, jakie przyniesie dalszy rozwój wydarzeń. Czyli jedno zasadnicze pytanie. Czy Rosja będzie na końcu wojny silna? Czy Rosja będzie na końcu wojny słaba? Pogrążona w rozwiązywaniu własnych problemów? Gdzie w momencie zakończenia wojny będzie front? Czy będzie gdzieś daleko nad Wołgą? Co nam daje możliwość na zebranie potencjału militarnego? Czy będzie gdzieś daleko na zachód od nas? Szanowni Państwo, w odniesieniu do tego, jak Polacy myśleli o tamtych czasach, napisano mnóstwo różnych rzeczy, mniej lub bardziej niesprawiedliwych. One dotyczyły m.in. Sikorskiego. Przez to, że Sikorski podpisał pakt polsko-sowiecki, łatwo go posądzać o naiwność. Tak jakby w polityce nie podpisywało się paktów, które miałyby nas zabezpieczyć przed partnerem, który jest niebezpieczny. Prawda? Dzisiaj też mamy pakty różnego rodzaju z krajami, które nie bójmy się, nam zagrażają. Szanowni Państwo,
To jest normalne. Przepraszam, to jest normalne. Sikorski między innymi w rozmowie z De Gaulle'em w 1941 roku mówił, że wiele będzie zależeć od tego, jaka będzie Rosja. Czy będzie silna, czy nie. Bo nawet te niedogodności, które stały się przyczyną, słusznie, stały się przyczyną kryzysu rządowego, te niedogodności paktu polsko-sowieckiego z lipca 1941 roku, które tam się pojawiły, rzeczy, których nie wytargowaliśmy, można mówić tutaj o błędach Sikorskiego, można mówić o tym, że nie potrafił, a być może nikt inny by też nie potrafił, tego nie wiem, to jest, rolą historyka jest rzeczowe analizowanie tego, co załatwiono, co nie załatwiono. Jeżeli mamy pewność, że dałoby się załatwić, a taką pewność mogłaby dać na przykład wyciągnięta z tajnych archiwów informacja o gotowości sowieckiej do tego, że oni by wzięli więcej. Ale nie ma takiej informacji. Grali mocno, tym bardziej, że nie byli tak mocno naciskani przez Brytyjczyków. Grali twardo różne rzeczy. Może by się dało dwie litery mniej załatwić, może dwie litery więcej. W każdym razie Sikorski w kilku miejscach bardzo wyraźnie powiedział, między innymi w depeszy do kraju, kiedy wysłanej tuż przed wyjazdem do ZSRR, spod jego ręki, z jego sztabu to wyszło, gdzie pokazywał wyraźnie, jak Sowieci będą słabi, to żaden traktat nam nie będzie przeszkadzał w tym, żeby odbudować silną Polskę. Natomiast jak będą silni, to żaden traktat z bolszewikami nas nie uchroni przed ich polityką. Bo to nie byli naiwni ludzie. Sikorski wcale nie musiał być człowiekiem, który spędził pół życia w Rosji, żeby po doświadczeniach roku 20, dwudziestolecia międzywojennego, w ogóle no, na podstawie rozumienia polityki i istoty Związku Sowieckiego, żeby rozumieć, że cały czas mamy do czynienia z niebezpiecznymi typami. Niebezpieczeństwo bolszewizmu jest obecne w polskim planowaniu, w polskim myśleniu o tym, jakie będą warty antyrozwoju sytuacji. I tutaj powinniśmy sobie powiedzieć coś, co w PRL-u nigdy w żadnym podręczniku nie mogło się znaleźć. Co było najszczęśliwszym scenariuszem dla Polski w czasie II wojny światowej, już po ataku Niemców na ZSRR? Zwycięstwo Niemców? Bynajmniej. Klęska, zwycięstwo Niemców jednoznaczne nad Sowietami, to byłby scenariusz skrajnie negatywny. I drugie pytanie. Czy było w naszym interesie zwycięstwo Sowietów? Bynajmniej. Zwycięstwo Sowietów to scenariusz dla nas skrajnie negatywny. To w takim razie co? W naszym interesie byłby taki scenariusz, który był generalnie, byłby gdzieś tam możliwy, to nie jest kosmos, żeby gdzieś te armie walczące utknęły daleko od nas, na wschodzie, i żeby się wzajemnie wykrwawiały i osłabiały. Żeby powodowało to, że i Niemcy, i Sowieci będą po wojnie osłabieni. Oczywiście w każdej wojnie jest wielość wariantów, natomiast to, że pewien wariant, jakiś wariant nie miał miejsca, to nie znaczy, że on nie był możliwy. W każdym razie tutaj się stało tak, że wiemy doskonale, Sowieci otrzymali tak wielką pomoc anglosaską, że mając szansę na to, żeby i przegrać tą wojnę, i mając szansę na to, żeby gdzieś tam ugrzęznąć daleko na wschodzie, może nie przegrywając, ale też nie mając sił na przejęcie inicjatywy, jednak zostali tak doposażeni Hitlerowi, to ta kampania tak się przedłużała, że w roku 1943 doszło do przełomu na froncie wschodnim. I szanowni państwo, wojna przybrała dla nas przebieg niekorzystny. Jeszcze w 1942 roku mogliśmy się czuć jako kraj, który ma perspektywy na pełne zwycięstwo. W roku 1943 Stalin
sekwencyjnie realizując swoją politykę, pokazał nam, że jesteśmy gdzie indziej już. W roku 1941 Sikorski, jadąc do Moskwy, i polska dyplomacja zachowywali się jak kraj, który z Sowietami nie licytuje się tylko o to, czy jest normalnie traktowany, czy nienormalny, ale wręcz ostentacyjnie wymaga pewnych formuł. Tak? Sikorski wysyła i jest przedmiotem sporu dyplomatycznego przed grudniem 1941 roku polsko-sowieckiego to, czy Sikorski łaskawie przyjedzie do Moskwy, bo Polacy stawiają warunki, które Sowieci mają spełnić. Tych warunków jest 4 i mówią wprost. Jak nie spełnicie tych warunków, to Sikorski zatrzyma się w Tobruku i wróci do Londynu. Prowadzimy suwerenną politykę w stosunkach polsko-sowieckich. W roku 1943 już jest zupełnie inaczej. W roku 1944 jest zupełnie inaczej. Stajemy się balastem dla Amerykanów i Anglików, którzy wciąż nie są w konflikcie z Sowietami. A Polacy nie są głupi i doskonale wiedzą, jakie jest niebezpieczeństwo sowieckie. I kiedy powstaje zaktualizowany raport operacyjny numer 154, przygotowany w listopadzie 1942 roku, Rowecki pisze o sowieckiej Rosji niezwykle przenikliwie. Pisze tak, cytuję. Tylko ze względów formalnych zaliczam ją do państw sprzymierzonych. W rzeczywistości zaś trwam na stanowisku, że Rosja ustosunkuje się do nas wyraźnie wrogo, gdy siły jej na to pozwolą. A zamaskuje tę postawę, gdy będzie zbyt osłabiona. Szanowni Państwo, to jest rzeczowy stosunek do Rosji. Moglibyśmy mieć pakt z nimi, który nam przyznaje złote góry, a wiemy, że jak bolszewicy obiecują, jak są słabi, to można na nich to wymusić. A jak obiecują, kiedy są silni, to znaczy, że obiecują, tak? Jak stary żart mówi o pewnym przysłowiu. Szanowni Państwo, w tym raporcie mówiono bardzo wyraźnie. To jest listopad 42. Front jest bardzo daleko. Jeszcze Rowecki oceniał, że najprawdopodobniej scenariusz wojny będzie dla nas korzystny, to znaczy, że front tam ugrzęźnie na wschodzie. Ale mimo to stwierdzał, bo to był człowiek, który nie był podłączony do prądu jakiegoś od błędu, tylko myślał realistycznie, jak każdy solidny oficer. Stwierdzał tak. Niemniej jednak groźba wkroczenia Rosjan w końcowej fazie wojny na obszar Polski jeszcze całkowicie nie znikła. Na ogół oceniam, że postawa, jaką zajmą Rosjanie w stosunku do nas po załamaniu się Niemiec, jest jeszcze zupełnie niewyjaśniona. Dlatego oceniam, że musi się liczyć z trzema zasadniczymi wariantami dalszego rozwoju sytuacji. Opcja pierwsza. Rosjanie będą zupełnie rozbici przez Niemców. Przy czym nie widział możliwości, że to pozwoli Niemcom na uniknięcie ostatecznej klęski na Zachodzie, tak? Czyli opcja powtórzenia scenariusza I wojny światowej. Niemcy wygrywają na Wschodzie, ale przegrywają na Zachodzie. I to jest dla nas szansą. Liczył się Rowecki co najwyżej w takiej sytuacji z możliwością bilateralnego pokoju sowiecko-niemieckiego i zakładał, że Sowieci mogą mieć w takiej sytuacji ograniczony wpływ na sytuację w Europie Środkowej. Opcja druga, cytuję. Rosjanie będą pobici i odrzuceni za Wołgę lub jeszcze głębiej na wschód i w tym wariancie będziemy walczyć z Niemcami, ale należy zakładać, że w wypadku klęski Niemiec Sowieci jednak też podejmą próbę wkroczenia do Polski. Jednak będziemy mieli czas na odbudowę potencjału militarnego. Sprowadzenie sił zbrojnych z obczyzny, tak jak armię Hallera sprowadzono do walk w 19 i 20 roku, czyli polskie siły zbrojne mogły walczyć na Zachodzie, mogły walczyć daleko od kraju, ale wciąż były potrzebne po to, żeby do tej drugiej wojny albo do zabezpieczenia przed tą drugą wojną nas je sprowadzić do kraju.
No i najbardziej czarny, ostatni scenariusz. Opcja trzecia. Cytuję. Rosjanie biją Niemców i w styczności z nimi wkraczają do Polski. Wówczas nie ma żadnych szans dostawienia im oporu. Szanowni Państwo, to jest myślenie realistyczne. I niestety ten czarny scenariusz się sprawdza. Tylko kiedy to jest jeden z wariantów, to możemy mówić i nie musimy dalej tego pogłębiać, bo nie jesteśmy fantastami, którzy mówią o rzeczach, które mogą być, a ich nie ma. Strategzy muszą, przewidując wariantowe scenariusze, rozwiązywać przede wszystkim te sytuacje, które już są, które są realne, ale i szykować się na jakieś wariantowe operacje. Ale szanowni Państwo, kiedy ten scenariusz czarny zaczął się realizować, wciąż przed rządem, przed armią, przed władzami podziemia, przed władzami wojska, sił zbrojnych w kraju, stało pytanie, czy w takim razie możemy nic nie robić. Plan Burza był planem na nienormalny czas. Wielokrotnie powtarzam studentom. Zapomnijcie o tym, że sobie robimy plany, które są logiczne w logicznej sytuacji. Plan Burza był planem na nienormalne czasy. Nie mogliśmy w obliczu Sowietów pójść z nimi na otwartą wojnę, bo po pierwsze to by oznaczało utratę sojuszników, dla których konflikt z Sowietami nasz i tak był czymś obcym. A po drugie nie mieliśmy sił na to, żeby im się jawnie, otwarcie przeciwstawić, skoro wciąż reszta Polski była okupowana przez Niemcy. Szanowni Państwo, co mogliśmy zrobić? Mogliśmy robić to, o czym już myślano w roku 40, na wypadek takiego scenariusza. Jedyne nasze atuty to była demonstracja i mocne pokazanie, że jesteśmy od początku wojny częścią koalicji antyniemieckiej, walczymy i że nam się należy miejsce wśród zwycięskich państw Europy. Nie tylko wśród tych, które odzyskają jakąś tam niepodległość, którym łaskawie pozwoli się na jakieś wybory, ale wśród tych, którzy będą współdecydować również o losach regionu, tak? Czyli kontynentu, w którym mieszkamy. Domaganie się tego, żeby nasze prawa były respektowane, było argumentem, który mieliśmy, bo nie mogliśmy stawiać na te argumenty, których nie mieliśmy. A nie mieliśmy 100-tysięcznej, milionowej armii w kraju wyposażonej w sprzęt i w możliwości prowadzenia wojny przeciwko Sowietom. I szanowni Państwo, tak jak tutaj mówiliśmy o panu, przepraszam, panu Jacku, przepraszam, że go wykorzystam znowu, ale jakby pan Jacek został zaatakowany przez nas trzech, to mógłby powiedzieć, zaraz, ale ja mam plan fajniejszy, żebyśmy tak jeden na jeden. A my powiemy, nas to nie interesuje, prawda? Nie jest łatwo, jeszcze raz podkreślam, mieć plan na sytuację komfortową. Nie zgadaliśmy tego wcześniej ze sobą. Nie. Ale zaraz ja zostanę zaatakowany, bo już siódma się zbliża, więc będę zbliżał do pęty. Szanowni Państwo, ja studentom jeszcze robię taką zabawę. Wyobraźcie sobie, tylko to jest zabawa, bo to nie ma nic wspólnego z rzeczowym pisaniem o historii. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Amerykanie w roku 1944 wchodzą do Francji, tak? Posuwają się linie frontów i w pewnym momencie Brytyjczykom mówią tak. Churchill nie będzie waszym premierem, my wam damy premiera. Macie zreformować rząd, bo ten nam nie odpowiada. Szkocja należy, będzie terytorium zamorskim Stanów Zjednoczonych. Tylko i wyłącznie. A poza tym, mówiąc to, przystępują do wyłapywania żołnierzy brytyjskich. Czują się na tyle silni, że już i tak tą wojnę wygrywają i wyłapują żołnierzy brytyjskich i ich kasują. Albo wymyślmy sobie, że to robią z Francuzami, co by było łatwiejsze do przeprowadzenia. Tak? I co mogą Brytyjczycy albo Francuzi robić?
przeciwstawiał im potencjał militarny, który będzie skuteczną zaporą przeciwko imperializmowi amerykańskiemu? Skąd? Skąd go wezmą? Co mogą robić? Mogą piszczeć, Brytyjczycy mogą piszczeć, że jesteśmy krajem, który od początku walczy z Niemcami o wolność i ma prawo do swojej wolności. Dyplomacja to nie jest tylko i wyłącznie jakiś nic nieznaczący element towarzyszący prowadzeniu wojny. Dyplomacja, tak jak wojna, działania militarne, jest jednym z kanałów prowadzenia i polityki, i wojny. Więc jeżeli mamy argumenty w dyplomacji, to staramy się je wykorzystać. Brytyjczycy mogliby protestować i co więcej mogliby zrobić? Czy to jest działanie nierealne, że protestują? Sięgają po te możliwości, które mają. Szanowni Państwo, oczywiście Amerykanie nie mieli imperialnych celów w Wielkiej Brytanii, więc nie żądali żadnej Szkocji, dlatego to jest tylko i wyłącznie zabawa logiczna, tak? Jaka zabawa, skoro stało się faktem, ich nie ma. Francuzi to nawet nie mieliby tych argumentów dyplomatycznych i moralnych, co jest nie do przecenienia mimo wszystko, bo Francuzi jednak mieli ten problem, że ich legalne państwo stało się sojusznikiem Hitlera, skapitulowało. Polska nie skapitulowała, Polska nie stała się sojusznikiem Hitlera. I z tego, że się nie stała sojusznikiem Hitlera, wynika olbrzymi kapitał moralny dla przyszłych pokoleń. Jest tragedią, że tej wojny nie wygraliśmy, ale jest jeszcze większą tragedią, jeżeli przyszłe pokolenia zamiast wziąć na sztandary ten kapitał moralny i w Europie, tej, w której jesteśmy teraz, jaka by ona nie była, ale walczyć tym sztandarem, pokazując, że z tej historii coś wynika. Z niedotrzymywania, tak jak z niedotrzymywania sojuszy wynikają jakieś wnioski na temat dzisiejszego stanu naszych sojuszy i zagrożeń, i pewnych zachowań w stanie zagrożenia, i powinniśmy pytać Francuzów, Amerykanów, czy z postawy Francji i Wielkiej Brytanii w 1939 roku na dzisiaj ktoś wyciąga wnioski, czy nie. Tak z pewnych, z kapitału moralnego też wynikają pewne rzeczy, które są, mimo tej wielkiej daniny krwi, którą przelaliśmy, olbrzymim, jeszcze raz powtórzę to słowo, olbrzymim kapitałem dla przyszłych pokoleń, czyli dla Polaków, między innymi Anno Domini 2014. I powinniśmy się uczyć z tego korzystać. Bo II wojna światowa, doświadczenie wojenne, tak jak doświadczenie Holokaustu, będzie jeszcze przez wiele dziesięcioleci punktem odniesienia do prowadzenia również bieżącej polityki, tak II wojna światowa w jej innych aspektach też będzie punktem odniesienia do prowadzenia polityki. I najwyższy czas, żeby Polska po swoich doświadczeniach i mając tak fantastyczną postawę w okresie II wojny światowej, zaczęła z tego korzystać. No to tyle. Bardzo przepraszam, że tak długo. Dziękuję bardzo.